Rok 1931. Herald Square Hotel w Nowym Jorku. Sprzątaczka z wózkiem czystej pościeli idzie korytarzem na 5. piętrze i ścieli łóżka w każdym pokoju. 550, 551, 553. Omija 552, ponieważ wie, że goście nie otworzą jej drzwi. Od ponad 20 lat zamieszkują go dziwne kobiety. W hotelowej księdze gości czytamy, że pokój numer 552 wynajęły 3 kobiety. Ida Wood wraz z siostrą i córką. Nikt ich nie widział, ale regularnie uiszczały należności. Niemal codziennie zamawiały mleko, kawę, bekon, jajka i inne dania. Zamówienia dostarczał im boj hotelowy, za co otrzymywał 10-dolarówkę na piwku. Rezydentki pokoju 552 nikomu nie pozwalały go sprzątać. W czasie całego stażu pracy sprzątaczce udało się przekonać Aidę do wymiany pościeli tylko dwukrotnie. Nawet wówczas tajemnicza kobieta przekazywała pranie przez lekko uchylone drzwi, nie pokazując twarzy. Ale wtedy, pewnego dnia, wszystko się zmieniło. Wiosną 1931 roku, o godzinie 16, drzwi w końcu się otworzyły. Z pokoju wyjrzała 93-letnia Ida Wood i poprosiła sprzątaczkę, aby zawołała lekarza. Siostra Aidy bardzo ciężko zachorowała. Przy pokoju zebrali się lekarze, dyrekcja hotelu, prawnicy i ekipa sprzątająca. Obraz wnętrza lokalu numer 552 zapadł w pamięć wielu Nowojorczykom na długi czas. Wieści o Aidzie Wood rozeszły się niemal po całym kraju. Wiele miesięcy, a wręcz lat później temat enigmatycznej kobiety wciąż pozostawał żywy. Ale żeby zrozumieć, co tam się wydarzyło, musimy najpierw dowiedzieć się, kim była ta postać. 19-letnia Aida przyjechała do Nowego Jorku w 1857 roku. Jej nazwisko panieńskie brzmiało Mayfield. Ojciec Aidy był bogatym właścicielem plantacji cukru na południu. W pewnym momencie dziewczyna postanowiła zmienić swoje życie i przeprowadziła się na północ. Tu, w Nowym Jorku, szybko stała się popularna. Piękna, młoda i inteligentna Aida bez problemu zorientowała się, z kim warto być blisko, a kogo unikać. Znała wszystkie plotki z nowojorskich salonów i doskonale orientowała się w życiu towarzyskim. Zawsze była mile widzianym gościem na przyjęciach. Jej uroda i bystrość urzekała wielu, ale żaden mężczyzna nie zdołał się z nią związać, ponieważ nikt nie spełniał jej oczekiwań. Któregoś dnia Aida napisała list do jednego z wpływowych ludzi, Benjamina Wooda. Był on znanym przedsiębiorcą. Prowadził firmę transportową i wydawał popularną gazetę. Jego brat piastował niegdyś stanowisko burmistrza Nowego Jorku. List Aidy był romantyczny i błyskotliwy. Zaprosiła Bena na spotkanie, a on się zgodził. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Od tamtej chwili życie Aidy całkowicie się zmieniło. Teraz opływała w luksusy i każde drzwi stały przed nią otworem. Dzięki swej pozycji tańczyła z księciem Wali, osobiście poznała Abrahama Lincolna i wiele innych wpływowych postaci. Aż wreszcie w 1867 wyszła za Bena. Nie polowała jednak na jego fortunę, była dobrą żoną i całym sercem kochała swojego męża. Doczekali się córki, której nadali imię Emma. Życie wydawało się idealne. Z jednym zastrzeżeniem. Ben miał słabość do hazardu. Bywały dni, kiedy szło mu naprawdę świetnie, jednak czasami też mnóstwo przegrywał. W przeciwieństwie do niego Aida potrafiła oszczędzać pieniądze, ponieważ znała ich wartość i bała się je utracić. Ustaliła więc z mężem, że jak przegra, oddaje jej równowartość utraconych pieniędzy. Z kolei w przypadku wygranej dostanie od niego połowę nagrody. Benjamin przystał na te warunki. Aida miała nadzieję, że jej mąż skończy z hazardem, ale nauk tylko się pogłębiał. Z jednej strony ją to martwiło, ale z drugiej jej majątek błyskawicznie się powiększał. Ben zmarł w 1900 roku. Dziennikarze dowiedzieli się, że pan Wood nie miał żadnej nieruchomości ani ruchomości, a jego konto w banku świeciło niemal pustkami. Wszyscy zrozumieli, że fortuna, jakiej się dorobił, znajdowała się teraz w rękach żony.
Ida Wood dołączyła do grona najbogatszych kobiet w Nowym Jorku. Posiadała nie tylko mienie i pieniądze, ale również gazetę. Prowadziła interesy przez kilka następnych miesięcy. Uczestniczyła w wielu wydarzeniach społecznych, często podróżowała i przeznaczała mnóstwo środków na cele dobroczynne. Jednak w 1901 roku coś się zmieniło. Można było odnieść wrażenie, że pieniądze zaczynały doprowadzać Idę na skraj szaleństwa. Ona sama miała wrażenie, że wydaje za dużo i wkrótce mogłoby ich zabraknąć, albo ktoś mógłby ją okraść. Dlatego postanowiła sprzedać gazetę za ponad ćwierć miliona dolarów, a wraz z nią dobytek, który zgromadziła przez te wszystkie lata. Ubrania, obrazy, rzeźby, meble i domy. Wszystkie zdobyte pieniądze zdeponowała w banku. Tymczasem sytuacja finansowa w kraju uległa gwałtownemu pogorszeniu. Wszyscy martwili się nadchodzącym kryzysem. Aidzie również udzielił się ten nastrój, co wpłynęło negatywnie na jej stan emocjonalny. W 1907 roku wstawiła się w banku i wypłaciła około miliona dolarów ze wszystkich swoich kont. Nie ufała tej instytucji i postanowiła trzymać pieniądze przy sobie. Potem wraz z córką Emmą i siostrą panną Mary Mayfield wynajęła pokój w hotelu przy Herald Square. Panie wprowadziły się z całym swoim dobytkiem, włącznie z walizkami pełnymi pieniędzmi. Ida nie życzyła sobie jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. Zakazała sprzątaczkom wchodzenia do pokoju i prosiła, żeby zostawiały jedzenie pod drzwiami. Żyła w ten sposób przez następnych kilka dekad. Gdy miała już ponad 70 lat, jej córka ciężko zachorowała. Przewieziono ją do szpitala, gdzie niestety zmarła. Ida mieszkała dalej z siostrą. Wiosną 1931 roku panna Mary Mayfield również zachorowała. Ida postanowiła opuścić hotel i zakończyć izolację. Jej pokój był pełen brudu i nieporządku. Na podłodze walały się resztki jedzenia i śmieci. Dwie starsze rezydentki wyglądały, jakby ich stan psychiczny był niestabilny. Sprawiały wrażenie wychudzonych i nosiły stare, brudne ubrania. Pokój był pełny stosików pożółkłych gazet, pudełek niedojedzonych krakersów, włóczek, arkuszy starego papieru pakowanego oraz ogromnych walizek z milionami dolarów w środku. Wśród wielu znalezisk były papiery wartościowe oraz cenne udziały, które przez wiele lat nie zostały spieniężone. W tamtym momencie ich całkowita wartość powiększyła się do 175 tysięcy dolarów. Siostra Idy zmarła. Lekarze wynieśli ją z pokoju, w czym pomagała im nasza bohaterka. Bała się jednak zostawić otwarte drzwi i miała ku temu powody. Dysponowała 54 walizkami pełnymi gotówki. Niektóre z nich przechowywała w magazynie na przedmieściach. Były w nich materiały i europejskie suknie, drogie naszyjniki, bransoletki, zegarki oraz klejnoty. W starym pudełku po krakersach znaleziono naszyjnik wart 40 tysięcy dolarów. Kolejne ćwierć miliona było w pudełkach po butach. Jedna z pielęgniarek opiekujących się Idą znalazła w ukrytej kieszonce jej sukni pół miliona w gotówce. Wszyscy zrozumieli, że ta kobieta nie była w stanie samodzielnie funkcjonować. Była chora i osłabiona. Przeniesiono ją do innego pokoju na innym piętrze. Prawnicy i członkowie rodziny Idy ubezwłasnowolnili ją, po czym przeszli do liczenia majątku. W trakcie śledztwa Nowy Jork zalały wiadomości o bogatej starszej pani. Nagle pojawili się ludzie podający się za bliskich krewnych Idy. Każdy domagał się pokaźnego spadku. Stan zdrowia starszej pani wciąż się pogarszał. Gdy przynoszono jej wodę i jedzenie, pytała, ile to kosztowało. Odmawiała przyjęcia wszystkiego, co było droższe niż jeden dolar. Wierząc, że jest przetrzymywana w niewoli, wyglądała za okno i krzyczała, prosząc o pomoc. Wszystkich uważała za wrogów. Wszystkich poza pielęgniarkami, które miała za swoje powierniczki. Opowiadała im o różnych okresach swojego życia i dzieliła się z nimi tajemnicami. Ida zmarła 12 marca 1932 roku. Wkrótce potem rozpoczął się głośny proces podziału majątku. Na przesłuchanie stawiło się ponad 1000 wnioskodawców. Wielu z nich pochodziło z Luizjany. Wszyscy podawali się za krewnych Idy oraz znajomych jej ojca. W tym samym czasie trwało dochodzenie w sprawie tożsamości Idy. Ustalono, że nigdy nie mieszkała na południu, a jej ojciec nie był żadnym plantatorem.
Jej prawdziwe imię brzmiało Ellen Walsh. Urodziła się i wychowała w niebezpiecznym rejonie Dublina. Najciekawsze jest to, że córka Emma wcale nie była jej dzieckiem, tylko siostrą. Nikt nie wiedział, dlaczego udawała, że było inaczej. Niewykluczone, że zmarły mąż Aidy o tym wiedział, ale nigdy nie ujawnił sekretów swojej żony. Co prawda, wielka tajemnica Aidy wyszła na jaw, ale wiele pytań do dziś pozostaje bez odpowiedzi. W jaki sposób biedna dziewczyna z Dublina tak szybko i łatwo wniknęła w krąg majętnej bohemy Nowego Jorku? Dlaczego jej siostra udawała córkę? I co dokładnie doprowadziło ją do szaleństwa?